Hej wszystkim, zapraszam Was na kolejny filmik typu Pogadanka i tym razem opowiem Wam taką historię mojej emigracji, jakie były pierwsze doświadczenia, z którymi musiałam się zmierzyć tutaj, jakie były moje pierwsze odczucia, jakie we mnie pojawiały się emocje i jak to ogólnie było przyjechać do Holandii i zacząć nowe życie tutaj. Do nakręcenia tego filmu i do poruszenia tego tematu poprosiła mnie jedna z moich widzek, także mam nadzieję, że uda mi się zaspokoić Twoją ciekawość, znaleźć odpowiedzi na jakieś tam pytania i dzięki serdeczne za podsunięcie naprawdę fajnego, wydaje mi się fajnego tematu na film. Myślę, że najlepiej zacząć od początku historii, czyli skąd w ogóle wziął się pomysł na Holandię, jak to się stało, dlaczego Holandia, dlaczego nie jesteśmy w Polsce. I słuchajcie, przez jakiś czas mój mąż, ale bardziej tak dla jaj, szukał sobie pracy za granicą. Reagował na różne ogłoszenia i były to głównie ogłoszenia z Norwegii. No i jakoś tak jedna firma się odezwała, ale jednak to nie było do końca to, czego mój mąż szukał i jakoś tak, ale mimo wszystko wiecie, dalej reagował, no i kiedyś reagował również na ogłoszenie z Holandii. Jak oddzwoniła do niego pani w celu takiej rozmowy weryfikacyjnej, czy jest w stanie porozmawiać, dogadać się po angielsku i powiedziała, że w ciągu tygodnia wyjeżdża do pracy do Holandii. Wiecie, to był ciężki moment, tak z bomby dowiedzieć się o tym, że ta druga osoba wyjeżdża i zostawia mnie samą z dwójką małych dzieci, bo moje córy miały wtedy, jedna miała 2 latka, druga 3. Także było ciężko, ale wiedziałam, że to jest tylko półroczny kontrakt. Mąż też nie wiedział, czy chce tam zostać, czy nie chce tam zostać. I zresztą od początku mówił, że jeśli będzie chciał zostać, to oczywiście będzie szukał dla nas jakiegoś lokum, jakiegoś mieszkania, żebyśmy też mogły przyjechać. No i po pół roku faktycznie mój mąż dostał już taki kontrakt bezpośrednio od pracodawcy, wiecie. I zapadła decyzja, że wynajmiemy jakiś dom, ja przyjadę. I bardzo długo mój mąż szukał tego domu i powiem Wam, że w momencie, kiedy on zaczął szukać, jeszcze nie miał podpisanego tego kontraktu, ale wiedział, że już go dostanie. No i okazało się, że wynajęcie domu bez takiego już podpisanego, bez podpisanego jeszcze kontraktu nie jest wcale takie proste, ale się udało i mój mąż znalazł dom, który wynajął bardziej, można powiedzieć, od prywatnego właściciela niż od biura maklerskiego, co raczej w Holandii rzadko się zdarza, bo większość ludzi wynajmuje mieszkania właśnie za pomocą biur maklerskich. Tylko mój mąż powiedział mi, że ten dom to nie będzie taki dom na stałe, że to tylko na chwilę, że jest ogólnie stary i że mam się nie przestraszyć. I powiem Wam, że nie wiedziałam, czego się spodziewać, ale dostałam od męża wiadomość, że mam tydzień na spakowanie siebie i dzieci, on po nas przyjeżdża i jedziemy już do Holandii. Więc po tygodniu ja po prostu spakowałam wszystko, co najpotrzebniejsze, spakowałam siebie, spakowałam dziewczyny, no i mój mąż przyjechał, przyjechaliśmy. I faktycznie powiem Wam szczerze, że w pierwszym momencie ja nie wiedziałam, czy ja mam się śmiać, czy ja mam płakać, czy ja mam może wsiąść z powrotem do tego samochodu i wracać do domu, bo dom, który zobaczyłam, okazał się koszmarny. Naprawdę straszny, paskudny, słuchajcie. Ale stwierdziłam, ok, najważniejsze, że będziemy razem, że cała rodzina jest w komplecie i to było najważniejsze. I ten dom wynajmowaliśmy wspólnie z kolegą z pracy mojego męża, z takim Hiszpanem oraz z jego kobietą i z córką. I mieszkaliśmy sobie tak we dwie rodzinki, to był duży dom i tak w zasadzie to każda rodzina miała swoją stronę domu. Każda miała swój salon, każda miała swoją łazienkę. No i nie ukrywam, że finansowo taki podział też nam odpowiadał i byliśmy wszyscy zadowoleni. To tak w dużym skrócie mówiąc o moim pierwszym domu w Holandii. Ale co się działo, jak ja przyjechałam? No słuchajcie, no zobaczyłam ten dom i naprawdę nie wiedziałam, co dalej, ale myślę sobie, ok, jestem już tu, muszę tu być, jakoś to będzie, parę miesięcy, najwyżej się przeprowadzimy, znajdziemy coś innego, będzie dobrze.
No i przyjechali również właśnie Hiszpanie, poznałam ich. Ja jak przyjechałam do Holandii, w zasadzie nie mówiłam po angielsku. Ja mówiłam bardzo dobrze po niemiecku. Moja znajomość angielskiego była na poziomie szkoły, ale to takie, wiecie, nie, to nie było na tyle dobrym poziomie komunikowania się, żebym mogła się właśnie dogadać gdzieś na ulicy. No i w tych pierwszych dniach mój mąż mi powiedział, żebym poszła w końcu pierwszy raz sama do sklepu zobaczyć, no zobaczyć jak to jest, wiecie, zapoznać się z okolicą i tak dalej. Ja się strasznie bałam, bo uczulił mnie na to, żeby raczej nie mówić po niemiecku, że tutaj podobno Holendrzy nie lubią, chociaż to nie jest do końca prawda. I tak samo było w domu, bo musiałam się jakoś komunikować z naszymi Hiszpanami i my, dwie kobitki, byłyśmy na początku oczywiście w domu, nie miałyśmy pracy. Chciałyśmy ze sobą jakoś pogadać, ale ciężko było się dogadać, wiecie, ona ani B, ani M po angielsku, ja też niewiele więcej. Także ja bardzo miło wspominam ten czas, bo było tyle śmiechu, słuchajcie, myśmy sobie rysowały normalnie komiksy, żeby się porozumiewać, aż w końcu w pewnym momencie po prostu przysiadłyśmy do książek i stwierdziłyśmy, uczymy się, będzie nam łatwiej wszystkim. No i po paru miesiącach ja już praktycznie bardzo płynnie i bezproblemowo dogadywałam się wszędzie w języku angielskim. No, także z językiem jakoś poszło. Jeśli chodzi o jakieś moje takie pierwsze kroki z załatwianiem spraw urzędowych, to zawsze towarzyszył mi mój mąż i on był tą główną osobą załatwiającą wszystko. Teraz już jak się trochę obeznałam z tym wszystkim, oswoiłam, to miałabym, myślę, odwagę spokojnie pójść gdzieś i coś załatwić sama. No ale na początku nie, faktycznie było ciężko, miałam opory. I wolałam zawsze, żeby właśnie mieć kogoś i czuć się raźniej, żebym w razie gdybym nie umiała się dogadać. Jak wiecie, myśmy przyjechali do Holandii z dziećmi, a tutaj dzieci w wieku 4 lat, maksymalnie 5, zaczynają swoją przygodę ze szkołą. No i nadszedł taki moment, że również i moje dzieci musiały iść do szkoły i powiem wam, że ja miałam tyle oporów, ja miałam tyle jakichś takich wewnętrznych lęków, co do puszczenia dzieci, wiecie, do szkoły, czy one sobie dadzą radę, czy będą umiały się porozumieć i tak dalej, czy będą czuły się dobrze wśród tych rówieśników, mimo tego, że nie będą znały języka. Było dużo takich pytań w mojej głowie, ale puściliśmy dzieci do szkoły, musieliśmy, nie było wyboru i powiem wam, że to była jedna z najlepszych decyzji, jakie mogłam, uważam, zrobić dla moich dzieci. Dzieci chłoną wiedzę jak gąbka, uczą się obcych języków w mgnieniu oka, naprawdę. I tak naprawdę w przeciągu roku, może półtora, mówiły już płynnie w języku niderlandzkim, a w chwili obecnej, po ponad 3 latach chodzenia do holenderskiej szkoły, mówią perfekcyjnie, po prostu perfekcyjnie jak rodowici tutaj Holendrzy. Ale z tą szkołą jest jeszcze, wiąże się jedna historia dotycząca bardziej mnie niż dzieci i moich jakichś lęków i obaw. Otóż w pewnym momencie nauczycielki mojej młodszej córki, dwie nauczycielki, zaproponowały mi, żebym przychodziła 2 razy w tygodniu do szkoły na zajęcia na 1,5 godziny i była taką pomocą dla nauczyciela. I wyglądało to w ten sposób, że dostawałam grupkę dzieci, około 5-10, i razem graliśmy albo wykonywaliśmy jakieś prace plastyczne. I nauczycielki wyszły do mnie z taką inicjatywą, ponieważ zauważyły, że ja cały czas komunikuję się po angielsku, bo było mi tak łatwiej, bo było wygodniej. I chociaż oczywiście dzień dobry, do widzenia, dziękuję i takie najprostsze zwroty wymawiałam zawsze po holendersku, ale gdzieś to było chyba drzazgą w ich oku, że jednak ja tego holenderskiego nie uczę się tak jak powinnam. No i w sumie miały rację, bo wyobraźmy sobie sytuację, że jakiś obcokrajowiec przyjeżdża do Polski, no i faktycznie po tych paru latach spodziewamy się od niego czegoś więcej niż kaleczonego dzień dobry, prawda? No i tak było też w moim przypadku.
I chodziłam do tej szkoły, pomagałam i słuchajcie, to jest też jedna z najfajniejszych rzeczy, jaka przytrafiła mi się w życiu, ponieważ uczenie się języka obcego przy dzieciach jest prostsze. Jest prostsze dlatego, bo dzieci nie śmieją się z naszych błędów. My nie musimy się wstydzić, że powiemy coś źle. Dziecko nas albo poprawi, albo nawet nie zorientuje się, że powiedzieliśmy coś źle. I dzieciaki fajnie się zaangażowały w tłumaczenie mi różnych wyrazów, pokazywanie, co jest co. I po roku chodzenia, dwa razy w tygodniu właśnie do tej szkoły, mogłam już w sposób taki podstawowy, komunikatywny porozumiewać się z ludźmi po holendersku i cały czas się uczę i wiecie, to był duży krok. A wiem, że język jest mi potrzebny, bo jeśli będę bardzo dobrze umiała mówić po holendersku, będę miała więcej perspektyw, jeśli chodzi o lepszą pracę chociażby, tak? Po pewnym czasie mieszkania tutaj oczywiście też poszłam do pracy i pracowałam w sortowni warzyw, pracowałam w piekarni. Odnośnie sortowni warzyw, to jeśli kiedyś miałabym się zdecydować na to ponownie, to nigdy w życiu. Po paru tak naprawdę dniach, bo ja bardzo szybko zrezygnowałam z tej pracy, ale jest to temat na inny film, dostałam takiego wstrętu do warzyw, że nie jadłam ich 3 miesiące i owoców również. Także nie polecam nikomu, chyba że ktoś ma, nie wiem, mocniejsze nerwy niż ja. Ogólnie wydaje mi się, że Holandia jest fajnym, pozytywnym krajem, że ludzie tutaj są fajni, uśmiechnięci, szczęśliwsi. Wiecie, to jest tak, że początki w nowym miejscu zawsze są trudne. Tym bardziej, jeśli nie czujemy się pewnie z językiem i tak dalej, ale wszystko jest trudne, zanim stanie się proste. I tak było również z przyzwyczajeniem się tutaj do miejsca, do innych zwyczajów, do innego funkcjonowania. Ludzie często pytają mnie, czy bym wróciła po tych 5 latach, bo mieszkam już tutaj 5 lat, do Polski i wiecie co? Nie, chyba bym nie wróciła. Z jednej strony, owszem, gdzieś zawsze są te takie tęsknoty, że tęskni się za domem, za rodziną, za przyjaciółmi, za miejscami, za takimi tylko moimi miejscami, za tymi moimi ulubionymi miejscami, które kiedyś mnie tak cieszyły, z którymi mam tyle wspomnień. Ale z drugiej strony wiem, że tutaj też mogę tworzyć kolejne piękne wspomnienia. I tak samo jak w każdym innym miejscu na ziemi. I wiecie co? Nie. Mnie nie ciągnie z powrotem do Polski, ale ciągnie mnie w inne miejsce i bardzo bym chciała kiedyś zrealizować to marzenie. Otóż ciągnie mnie do mieszkania w Australii. I może kiedyś mi się to uda, ale mam takie marzenie, żeby właśnie wyjechać do Australii i żyć tam. Czy mi się to uda? Nie wiem, zobaczymy. Resztę dopisze życie, wiecie, czas pokaże. To by było na tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Jeśli jesteście tu nowi, to oczywiście zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. A jeśli filmik Wam się podobał, to zostawcie proszę łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!